Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię grę o nazwie Drudel. Gra przeznaczona jest co najmniej dla trzech graczy. I każdy z graczy otrzymuje kartkę i coś do pisania, ołówek, długopis. I tak, na czym polega? Sens gry polega na tym, żeby używając możliwie jak najmniejszej liczby kresek przedstawić szkicowo jakiś przedmiot lub sytuację, tak, aby można było odgadnąć, co jest przedstawione na rysunku. Gracze siadają w kółku, tak aby każdy mógł widzieć, co rysuje dany gracz. No i starać się zgadnąć właśnie ten jego obrazek. Nie ma znaczenia, kto pierwszy rysuje, więc to jest kwestia dogadania. I teraz tak, rozpoczynający grę wybiera jakiś przedmiot. Tu zaznaczyłem sobie na kartce wersję dla trzech graczy, 1, 2, 3. No i rysujemy sobie powiedzmy w kwadracikach, ja tu taki mały dosyć narysowałem. I teraz tak, właśnie powiedzmy, że to będzie gracz 1 rysował. Karteczka i na karteczce potajemnie zakrywa, pisze, co będzie przedstawione na tym rysunku, żeby później nie było jakichś niedomówień, po prostu jeżeli ktoś odgadnie, to pokaże tą karteczkę, że faktycznie to rysował. Czyli ja tu napiszę sobie, co będę rysował, tak żebyście na razie nie widzieli. O, karteczkę zabieram. No i teraz tak, rysuję powiedzmy. Zaczynam rysować. No i pozostali gracze próbują odgadnąć, co ja rysuję. Jeżeli ktoś pierwszy wydaje mu się, że wie, co rysuje, zgłasza to, mówi. Jeżeli odgadł, to osoba rysująca otrzymuje punkt i ta osoba, która odgadła, również otrzymuje punkt. Jeżeli nie odgadnie, no to rysujemy dalej i zgadują pozostali gracze dalej. No i tak, coś takiego sobie tu powiedzmy narysuję. No i tak, rysunek jest skończony. No i gracze w międzyczasie mogli zgadywać, co to jest. Nie wiem, ktoś powiedzmy strzela, że to jest dziurawa droga. No nie. Jakieś tam, nie wiem, jakaś tasiemka. Nie. No i ktoś nagle zgaduje, że jest to żyrafa. No po czym poznał? No, że to jest powiedzmy szyja żyrafy. Tu ma te plamki. Pokazuje kartkę. Faktycznie chodziło o żyrafę. Czyli ten gracz, który rysował, to dostaje jeden punkt. No i powiedzmy, że zgadł to również gracz numer 2. Dostaje jeden punkt. No i tak dalej gramy. Można się umówić. Każdy z graczy musi narysować po jednym rysunku. No i możemy grać powiedzmy do narysowania jednego rysunku, dwóch, no tak, żeby wyszło, kto wygrał, czyli następny rysunek ktoś rysuje. Powiedzmy, gracz jeden nie odgadnie, gracz dwa rysuje, dostaje punkt, gracz trzy odgadł, dostaje punkt. Później gracz trzy rysuje, czyli on za rysunek dostanie też punkt. No i powiedzmy, gracz drugi znowu wygrał, dostaje punkt, a gracz jeden nie. Czyli w tym momencie mamy, że gracz 3 ma 3, gracz 2, przepraszam, ma 3 punkty, no i on wygrywa. Możemy się umówić tak na przykład, że gracze uzgadniają pomiędzy sobą temat rysowanych rysunków. Czyli powiedzmy, mogą się umówić, że to będą właśnie jakieś zwierzęta z zoo, jakieś zawody sportowe, powiedzmy jakieś pojazdy. No i wtedy mamy jakiś temat, dzięki czemu łatwiej powiedzmy będzie nam odgadywać dane rysunki. A tu przygotowałem sobie jeszcze wcześniej dwa takie rysuneczki, te drudle. No i ciekawe, czy na przykład wiecie, co to może być. Ten pierwszy rysunek przedstawia Meksykanina jechającego na rowerze. No dlaczego? No dlatego, że tu mamy powiedzmy ten kapelusz Meksykanina wielki, spod którego wystają tylko dwa koła. Czyli taki widok z góry. No a tutaj mamy
niedźwiedzia wspinającego się na drzewo. No dlaczego? No bo tu mamy pień drzewa, prawda? A tu mamy tylko te cztery łapki niedźwiedzia, gdyż jest on z drugiej strony drzewa. No są łapki, wspina się na drzewo. No i to by było na tyle. Na tym polega cała zabawa. Zapraszam do oglądania. Cześć.